Na sesji Rady Dzielnicy, czy lista obecności jest podpisana? Jest w trakcie wizualnie stwierdzam, że Państwa forum drzewko niestety nie wytrzymało czytania. Proszę Państwa, stwierdzam kworum, w związku z tym można. Otwieram 33. sesję Rady Dzielnicy 13 dnia 22 stycznia 2013 roku. Przedstawiony porządek obrad Państwa Rady Dzielnicy Standard został Państwu przesłany. Dodatkowo wpłynęły uchwały. Do protokołu z poprzedniej sesji 32 nie wpłynęła żadna poprawka na piśmie. Jesteśmy w punkcie numer 2. W związku z tym przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu z poprzedniej, czyli 32 sesji Rady Dzielnicy 13 dnia 18 dnia 2012 roku. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 11. Wynik 18 za, 0 przeciw, 1 szczególnica. Stwierdzam, że przyjęła porządek obrad, przyjęła protokół z 32 sesji 2016 roku. Proszę Państwa, projekty, które teraz są, musimy głosować. W związku z tym pierwsza sprawa to jest projekt numer 1. To jest projekt uchwały za. Zadań priorytetowych na 2013 rok. Otóż proszę Państwa, w związku z tym, że w budżecie miasta Krakowa została zwiększona kwota, zadań priorytetowych do kwoty 60 tysięcy złotych, o 60 tysięcy złotych. Łącznie na zadania priorytetowe jest 530 tysięcy złotych. Zarząd pozwolił sobie zaproponować Państwu rozdysponowanie tych środków. Wiem, że było opiniowane przez komisję. Wiem, że będą poprawki. W związku z powyższym myślę, że do tego punktu wrócimy, będziemy dyskutować nad tym punktem jego omawiania. Tu jest wniosek o wprowadzenie do porządku do głosowania. Czy ktoś z Państwa radnych chce głosować? Dziękuję. W związku z tym przystępujemy do głosowania. Ktoś z Państwa radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały do druku numer 1? 18 za. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 18 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Stwierdzam, że wprowadzimy do porządku obrad druku numer 1. Projekt uchwały do druku numer 2. To jest projekt uchwały zarządu w sprawie przyjęcia planu rzeczowo-finansowego Rady Dzielnicy 13 w 2013 roku. Otóż podobna sytuacja po uchwaleniu budżetu Rady Miasta Krakowa. Projekt, który podejmowaliśmy, chciałem tylko przypomnieć, że w poprzednim roku podejmowaliśmy uchwałę wnioskującą i teraz mamy tyle i tyle przydzielonych środków. Poszło to do zaopiniowania do komisji rewizyjnej. Nie wiem, Panie Przewodniczący, czy komisja rewizyjna powinna się teraz się, ale nie, mamy to zrobione. Jest to tożsamy, że tak powiem, projekt. Tożsamy projekt rozdysponowania to, co było pod koniec roku już z przyznanymi środkami. Jest to, że tak powiem, formalność, ale musimy ją spełnić. Oczywiście omawiać to będziemy w trakcie już omawiania tego punktu. Głos za, głos przeciw w tej sprawie. Nie widzę, w związku z tym przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem na przeprowadzenie do uchwały do porządku obrad projektu numer 2. Coś się dzisiaj język. Ja też. 11. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 17 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Stwierdzam, że wprowadziła do porządku obrad projektu numer 2. Projekt uchwały według druku nr 3 jest to projekt Komisji Infrastruktury w sprawie zbycia działki 442, to jest przy ulicy Krzemionki, tam jest dodatkowy wniosek, był o bodajże 6 metrów
do poprzednio. Jest wniosek, jest projekt uchwały komisji. Głos za, głos przeciw w tej sprawie. Nie widzę, w związku z tym przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad druku nr 3, druku nr 3? Dziękuję. 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 Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę, w związku z tym, to jest 18 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Wprowadzenie do porządku obrad do uchwały do druku nr 3. Projekt uchwały do druku nr 4. To jest projekt komisji mieszkaniowo społecznej w sprawie zbycia ponownego, w sprawie zbycia zawarcia. To musimy poprawić, przepraszam, tu jest literóweczka. To tylko ja mam, tak? W sprawie zawarcia ponownego, znaczy w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu pomieszczenia tymczasowego. I tu jest numer sprawy. Przypominam, że w tych dokumentach naszych, które potem pojawiają się na internecie, nie ma ani nazwisk, ani adresów ze względu na ochronę danych osobowych. Głos za, głos przeciw w tej sprawie? Nie widzę. W związku z tym przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad druku nr 4 projektu uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Panowie się zatrzymują? Nie. Długo się trzymają. Nie się trzymają nas. 19 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Jedna rzecz prowadziła do porządku obrad. Projekt uchwały do druku nr 4. Czy mam jeszcze jakiś? Czy grupa radnych, komisje mają jakieś projekty uchwał? Nie widzę.